Witajcie, jest to M50 B25, pancerne żeliwo. Dlaczego żeliwo? Ponieważ w tym przypadku będziemy budować silnik, który chcemy, żeby wygenerował 700 koni i po prostu, żeby służył z tą mocą. Także dlatego zdecydowaliśmy się na żeliwny blok. Tutaj mamy seryjnie otwory, cylindry są 84 mm, natomiast my użyjemy tłoków kutych. Tłoki są z Rosji. W Polsce już jeżdżą projekty na tych tłokach. Tam Turbo Family na przykład stworzyła taki silnik na tych tłokach. Jak już mówiłem, są z Rosji. To są AMP-44. Nikt mi tutaj nie płacił za jakąkolwiek reklamę, także po prostu te tłoki wychodzą finansowo naprawdę mega spoko, ponieważ takie tłoki kosztują 500 euro. 500 euro za komplet tłoków. Oczywiście z pierścieniami, to jest bardzo dobra cena, także dobra alternatywa. Pasowanie tłoka zrobiłem 5-6 setek, także stop, z których jest tworzony ten tłok, pozwala to spasować po prostu ciaśniej, ponieważ termicznie aż tak mocno się nie rozszerza. Także teoretycznie, tak na przykład jak macie auta daily, no to według teorii taki tłok po prostu się będzie wolniej zużywać. Powiększanie tej szczeliny. Przejdźmy do bloku silnika. Tutaj na pierwszy rzut oka widać, że nie do końca jest to tutaj wszystko seryjne, tak? No mamy tutaj tak zwany O-ring. Czyli tak naprawdę to nie jest nic innego jak drut, który wystaje z bloku i przez to po prostu jak skręcacie, no to wbija się w tą uszczelkę i po prostu ciśnienie, które jest w cylindrze, nie ma tendencji, że tą uszczelkę na przykład z cylindra na cylinder przepcha, ponieważ no, drut się wbija i ma się nie przepychać. Jeden taki silnik złożyliśmy, jeździ, tylko na ten moment jest tam tylko 1,4 bara, więc no, oficjalnie ja jeszcze nie przetestowałem, ale ludzie tak robią i to naprawdę zdaje egzamin. Można tu robić większe doładowania, większe, to znaczy nawet słyszałem teorię, że 2 bary w to pompują. Także tutaj O-ring wykonał dla mnie Kamil z K64. Wysłałem do niego blok i po prostu mi to tutaj wszystko ładnie zrobił. Przejdźmy dalej. Co tu jeszcze mamy z takich rzeczy, które warto omówić? No co, jest kuta korba. W tym przypadku Turbo Works z M-Tuning. Mamy tutaj z tymi korbami śruby ARP. Mam pomierzone wszystko. Generalnie korby są ok. Tutaj na ten moment nie mam jeszcze panewek na korby, ponieważ miałem kłaść ACL-e, ale tak stwierdziłem, że jeśli chcemy generować 700 koni, to po prostu może jednak włożę tutaj panewki z 2,5 TDS-a. Tutaj mamy ARP-y, to będą śruby głowicy. Także jeśli chodzi o blok M50 żeliwny, no to w tym bloku stosujemy, ja tak uważam, że powinno się stosować zawsze po prostu śruby ARP. Nic nie gwintować na M12. Bo to trochę bez sensu, skoro mamy bardzo mocny gwint w bloku, to po co tam coś rozwiercać. Także śruba ARP, M12 tylko według mnie pod blok aluminiowy. Także to mamy gotowe i dół silnika. Z racji, że będzie tutaj troszeczkę więcej mocy niż normalnie się generuje w takich autach, w takich silnikach, no to zdecydowałem się, że usztywnimy, po prostu będzie usztywniony ten dół taką płytą. Płyta również od Kamila z K64. Także włącznie z takimi śrubami. To się dokręca 80 N. Tutaj wał korbowy z 3.0. I na końcu mamy co? Głowicę. Głowica została zrobiona w szlif mod Białystok. Tutaj mamy przeróbkę, bo to głowica była M52B28. Natomiast przeróbka była taka, że muszę odwrócić. Przeróbka była taka, że kupiłem drugą głowicę M50B25 pękniętą z podwójnymi sprężynami. I po prostu z tamtej głowicy przełożyłem komplet, czyli sprężyny, talerzyki i zawory, ponieważ wersja z podwójną sprężyną ma zawór, tutaj trzonek ma średnicę 7 mm, a w takiej, co jest pojedyncza sprężyna, czyli na przykład 2.8, tam macie trzonek o średnicy 6 mm. Tak więc, żeby sobie dać podwójną sprężynę, to trzeba przełożyć też zawory. Tak więc głowica jest przygotowana na większe
na większe doładowanie. Także przechodzimy do pracy. Tutaj ten O-ring, powiem Wam, że według teorii to się wydaje naprawdę fajne rozwiązanie. Sama usługa wykonania O-ringu kosztuje tam swoje, natomiast przede wszystkim ważne jest to, że na to kładzie się normalną uszczelkę głowicy, zamiennik. To może to być Erling, może być Reins. No i taka uszczelka kosztuje tam 200 zł, a przykładowo taki Fire Ring czy coś takie, albo MLS, no to taka uszczelka pod głowicę kosztuje 1000. Tak więc zaczynamy to sobie czyścić ten blok. Tutaj w tym miejscu, to miejsce jest bardzo ważne, ponieważ tutaj normalnie znajduje się taki korek. W silnikach, gdzie mamy blok aluminiowy, to jest spoko, bo jest on wykręcany. Natomiast tutaj jest, że tak powiem, na wcisk. Także ten koreczek musicie sobie wyciągnąć, ponieważ to jest główna magistrala oleju przez cały silnik. Druga zatyczka jest od strony skrzyni. Ten wał kromowy był szlifowany na pierwszy szlif. Tutaj ze strony autoszlifu była przekazana mi informacja, że po prostu jednak tutaj było to, te czapy były brzydkie. Jednocześnie ten wał kromowy miał dość sporo bicia, bo chyba 15 setek, także w moim przypadku, u mnie na przykład wałów nie prostują, no to podjęliśmy decyzję, że po prostu będziemy szlifować. Zastanawiałem się, czy można robić szlif, wiecie, no moc i tak dalej, ale osoba, która zajmuje się szlifem, powiedziała, że jeśli producent przewiduje szlif, no to ten wał można szlifować. W szczególności to są główne, nie korby. Nad korbami bym się bardziej zastanawiał. Większy. Co? Tak, od góry. To to jest kropka? Nie, to są mniejsze. Tam, gdzie kropkę masz.
Dobra, temacik korbopodów i panewek na korbach, więc tak, normalnie osobiście bym zastosował coś takiego, gdybym tworzył auto, powiedzmy, na silnik, który miałby generować, powiedzmy, 600 koni, to użyłbym tej panewki. Natomiast z racji, że tutaj będzie no sporo newta, chcemy robić 700 koni, także newta też będzie sporo, to zdecydowałem się na to, że po prostu użyję panewek z 2,5 TDS-a. Panewki bardzo twarde, ponieważ oryginalnie są to panewki tak zwane skutery. Chciałbym zaznaczyć, nie powiedziałem, że panewki te by nie wytrzymały, po prostu jakoś taką wewnętrzną, czuję taką wewnętrzną potrzebę zastosowania czegoś, powiedzmy, właśnie twardszego, dlatego użyjemy w tym silniku tych panewek. Tu sobie spójrzcie, jest to nominał i mamy tu elegancko panewka skuter. I te panewki są generalnie dużo droższe niż te, ponieważ za komplet takich panewek firmy Colbin Schmidt trzeba zapłacić około 500 zł. Glico na przykład kosztuje prawie 700 zł, a takie panewki ACL-a można kupić za niecałe 300 zł, także no w cenie różnica jest. Natomiast wiadomo, te panewki mają swoje plusy, te mają swoje plusy, minusy. Minus na przykład tych panewek jest taki, że jeśli musi być składanie silnika, musi być mega czyste, nie możemy sobie pozwolić właśnie, żeby jakikolwiek wiórek gdzieś się pojawił, ponieważ z racji, że panewka jest twarda, no to jakiekolwiek zanieczyszczenie będzie nam rysować wał korbowy. Każdy składa i stosuje części, które uważa, że są odpowiednie. W tym przypadku, tak jak mówiłem, ja zdecydowałem się na te panewki twardsze. Tutaj jeszcze wrócimy do pierścieni, ponieważ nie powiedziałem o nich. Więc tak, pierścienie. Jako ciekawostka powiem, że pierścień zgarniający w oryginalnym zestawie pierścieni na 85 mm. Ten pierścień już po prostu po włożeniu do tworu oryginalnie miał przerwę 0,55. Natomiast pierścień kompresyjny miał przerwę 0,20, także tutaj była dość spora różnica. Generalnie tego pierścienia już zgarniającego nie szlifowałem, ponieważ wyliczyłem, że tutaj do tych mocy i do tej średnicy przerwa na pierścieniu kompresyjnym ma wynosić 0,50, a na pierścieniu zgarniającym 0,55. Także tyle, co było, jest ok. Co do narzędzia, to robiłem to tym chińskim narzędziem. Generalnie działa to, ale muszę to, powiedzmy, w końcu się za to wziąć i to przerobić w ten sposób, żeby po prostu tak nie było tutaj takich luzów. O, mamy spore te luzy. A drugie to, że tutaj fajnie byłoby dorobić taką tarczę diamentową, bo gradacja tej oryginalnej jest taka dość agresywna. No i po prostu pierścień, jak się szlifuje, to tak nawet czuć, jak on słychać i czuć, że ten pierścień jest tak zbierany bardzo agresywnie, także tutaj muszę zrobić sobie taką tarczę inną i myślę, że wtedy to narzędzie będzie spoko. Także przerwy delikatnie większe, ponieważ normalnie bym zastosował przerwy 0,45 i 0,50. Tutaj z racji, że będzie więcej mocy i być może jakieś delikatne strzały z nitro, no to zrobiliśmy właśnie przerwę 0,50 i 0,55. Teoretycznie na opartego jeszcze można było 500 więcej, czyli 0,55 i 0,60, ale myślę, że tutaj po prostu nie robimy nie wiadomo ile koni, nie robimy 1000, więc jest to przy tej średnicy według mnie ok. Dobra, teraz musimy się dowiedzieć, jakim momentem skręcić korbowody. Także wchodzimy sobie na ARP. Jest to śruba 3/8 cala. Potrzebujemy moment do kręcenia. Mamy informację. I mamy 75 N. Dokręcamy te korbowody. Także jedziemy z tematem. Tak, zgadza się. Jeden pierścień nie jest założony. Już Wam pokazuję dlaczego. Ja przed zakładaniem każdych pierścieni to sobie tak
je macam. No i tutaj pierścień zgarniający ma skawę, którą nie wiem, czy tak było, czy ja to zrobiłem. Gdzie to było? No jest tutaj skawa. Jest taka skaza na tym pierścieniu, że po prostu paznokieć się za to łapie, także ja po prostu sobie jednak zamówię drugie pierścienie, bo nie chcę ryzykować, to nie jest duży koszt. I jako ciekawostkę dodam, że pierścienie, wiecie z czego są te pierścienie do tego tłoka? Z Hondy. Honda 2.0. Tutaj znalazłem sobie na polskiej stronie. Komplet czterech, na cztery cylindry kosztuje 230 zł. Komplet pierścieni i jest to Honda 2.0, 2.2 montowana w na przykład w Accordzie. Także taka ciekawostka. Takie pierścienie to są tutaj oryginalnie z tymi tłokami. Dostępne w Polsce, także spoko. Kod silnika F20B albo F22B. Średnica tłoka 85. Pierścień 1,2 mm, kompresyjny 1,2 mm. Zgarniający i 2,8 mm pierścienie olejowe. Także jako ciekawostka to są te pierścienie. Także wpiszcie sobie pierścienie tłoka Honda F20B i Wam po prostu wyskoczą. O, tu jest nawet kod, tu jest numer indeks części. Także spoko. Także pasowanie mamy takie niecałe 500. Dobra, mamy poskładane. Tutaj jeden z tłoków poczeka, ponieważ pierścienie zamówiłem, także wymienię ten pierścień zgarniający, tak żeby spać nocą spokojnie. I na ten moment to będzie tyle. W drugim odcinku położę głowicę, skręcimy dół do końca, bo nie mam na ten moment pompy oleju, także kupię, nabyję ładną pompę oleju M52. Do pompy oleju muszę jeszcze dokupić sobie wzmocnioną ośkę pompy oleju. Czyli takie coś muszę sobie dokupić. Co jeszcze? Na dół. Chyba tyle, prawda? Tam to skręcić. Uszczelniacze mam. Misk oleju mam. A, rozrząd muszę kupić. Nie mam rozrządu. Tutaj założymy ten rozrząd z aluminiowy ślisk z plastikiem. I się zastanawiam, czy zrobić sobie do pompy oleju napinacz. Czy zrobić napinacz do pompy oleju? Się zastanawiam, czy to zrobić. Zobaczymy. Zobaczymy w przyszłym odcinku. Tak więc, także dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Wkręcimy sobie śruby ARP, położymy głowicę. No i wtedy ten silnik już jakoś tam się będzie prezentować. Na ten moment mamy skręcony dół.